Proszyce, ja rząbiła wał, żory radom. Dobrze, dalej nie czytam, ale wy sobie czytajcie. Naprawdę jest to cała Polska. To jest kolejne webinarium, które prowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej. I ja też, jako osoba współprowadząca i moderująca, dla nauczycieli, nauczycielek, wiedzy o społeczeństwie, ale też uczniów i uczennic. I strasznie się cieszymy, że właśnie i Górowo, i Ławeckie, i Mińsko-Mazowiecki, i Bartoszyce są z nami. Mamy różne hipotezy, dlaczego to się robi coraz bardziej popularne. No po pierwsze pewnie dlatego, że już się przyzwyczailiśmy do tej zdalnej edukacji. No i też, że wiecie, że warto tutaj czasami wpadać do centrum, do naszej wirtualnej przestrzeni, bo to jest naprawdę dobra edukacja obywatelska i przy okazji to są na ogół, mimo że tematy są duże i czasami teoretyczne, to my to zawsze robimy tak, że to ma jakiś związek z życiem. I przy okazji, poza tym, że to ma związek z życiem, to ma też związek z naszymi podręcznikami. Powiem to na początku, żebyście wiedzieli, że to nie jest tylko to webinarium, ale że my od samego początku naszego istnienia, czyli od 26 lat się zajmujemy edukacją obywatelską, czyli nauczaniem wiedzy o społeczeństwie, ale także angażowaniem realnym w różne działania. No teraz to jest trochę trudniejsze, ale także w sieci można strasznie dużo rzeczy robić i czasami nawet mających związek z dzisiejszym tematem, czyli z prawami człowieka. Na pewno o tym coś będzie, bo ja wiem, że nasi prowadzący, których zaraz przedstawię, mają naprawdę mnóstwo fajnych przykładów. Mamy podręcznik do 8 klasy, to jest KOS i to jest niezwykłe, ale to jest jeden z tych podręczników, który my go co parę lat aktualizujemy i zmieniamy. Podstawa programowa się zmienia, różne rzeczy się zmieniają, a nam się zawsze udaje tak zrobić, żeby ten podręcznik był używany w polskich szkołach i do tego bardzo zachęcamy. Plus mamy oczywiście też podręcznik do szkoły, do szkół średnich i jeszcze dobra wiadomość dla nas, ale też dla nauczycieli jest taka, że dostaliśmy opinię tej komisji, która się teraz zajmuje podręcznikami i to są po prostu laurka. Tam jakieś drobne uwagi, że coś jeszcze moglibyśmy więcej napisać o znaczeniu Kościoła dla polskiej tożsamości i parę innych rzeczy, ale poza tym jest to absolutna laurka, także można się nie obawiać. A równocześnie to są podręczniki odważne w tym sensie, że one nie mówią tylko o tym, co na przykład co jest w Konstytucji, ale także o tym, co jest w życiu publicznym naprawdę. I teraz to będzie o prawach człowieka. Ja myślę, że jakaś część tego popularności tego dzisiejszego webinarium to też jest to, że to jest temat bardzo aktualny na całym świecie, w Polsce też, oraz że to nie jest łatwy temat. To znaczy tak jak, no nie wiem, o samorządzie lokalnym to jest dużo różnych informacji, ale w sumie to się da jakoś ogarnąć, to z tymi prawami człowieka wszyscy mają problem, nie tylko różne władze, ale także no, obywatele i prawo, tak? Że to, tam jest parę takich rzeczy, których się dzisiaj zobaczycie i sprawdzicie, że to na przykład, o powiem jedną rzecz, to zresztą te pytania, które tutaj wyświetlam, trochę to pokazują, na przykład czy prawa człowieka w przypadku nastolatków podlegają jakimś ograniczeniom? No bo z jednej strony wszyscy obywatele i obywatelki Polski mają wolność sumienia i przekonań i tak dalej, ale z drugiej strony w innym miejscu jest napisane, że rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi tam przekonaniami. No i gdzie tu jest ta granica? Czy to mają te nastolatki tę wolność, czy nie mają? I gdzie i jak można ją legalnie, zgodnie z prawem ograniczyć? I oczywiście bardzo fajne pytanie, jak są nadużywane prawa człowieka, bo każdy instrument prawny czasami, właściwie prawie każdy można jakoś nadużyć i to pojęcie praw człowieka też bywa nadużywane. Na pewno tu będą super różne przykłady i także odpowiedzi na wasze pytania, także zachęcam i nauczycieli, i uczniów do zadawania pytań na czacie. No i kto tu będzie z nami? Dwie osoby, do których mamy no, gigantyczne zaufanie,
Nie wiem, czy pamiętacie, Dagmaro i Witku, jak chyba 20 lat temu pisaliśmy coś, co się nazywało Paszport nastolatka. Tak. To jest taka książeczka, która mówi właśnie, zbiera różne prawne problemy z punktu widzenia nastolatka, czyli właśnie, nie wiem, ósmoklasisty, ósmoklasistki, czy licealisty, czy ucznia szkoły branżowej. Dagmara Woźniakowska-Feist, prawniczka, kryminolożka, uwielbia uczyć studentów, nastolatki i mniejsze dzieci oraz osoby bardzo dorosłe. Zajmuje się naukowo przemocą, stalkingiem, ofiarami przestępstw, dewiacyjnymi zachowaniami, także naprawdę przy okazji widzicie, jeśli chodzi o młodzież. Tak, tak, to jest, mówię to dla nauczycieli, uczniowie nie słuchajcie o tych dewiacyjnych, ale w każdym razie są osoby, które się zajmują tym naukowo i że tak powiem, na dodatek lubią uczyć i to jest no, niezwykłe. Witek Klaus jest profesorem, czyli naprawdę, chociaż jest bardzo młody, to ma za sobą bardzo długą i dobrą, głęboką karierę naukową. Taką samą jak Dagmara. Słucham? Taką samą jak Dagmara zresztą. Tak, a Dagmara się żaliła, że jeszcze nie jest profesorką, a ty już jesteś, więc wiesz. Żartuję, ale chcę powiedzieć, że ja poza tym, że znam cię od strony naukowej i wiem, jak świetnie piszesz o tych rzeczach, którymi się zajmujesz, no to też cię znam z działań społecznych, bo to podobnie jak Dagmara, to jest typ aktywisty, a nie po prostu osoby, która tylko studiuje prawo, czyta księgi. Nie, on na przykład zajmuje się od lat, Witek, pomocą migrantom, osobom uchodźcom, osobom w kryzysie bezdomności, więc to nie są po prostu jacyś tam eksperci, to jest Dagmara i Witold. I ja już przestaję mówić, oddaję wam głos, a wy pytania zadawajcie, jak coś, z czym się nie zgadzacie, to piszcie i to zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Bardzo dziękuję. To jeszcze raz dzień dobry, dziękuję bardzo, Alicjo. Rozumiem, że też odzyskaliśmy władzę nad slajdami, możemy je sobie zmieniać. Ogromnie mi miło jest z Państwem się spotkać. To te seminaria, webinaria teraz CO to zawsze jest bardzo fajna przygoda, bardzo fajna odskocznia tak od tego mojego nauczania akademickiego. Zawsze to jest bardziej żywe. I to zawsze bardzo lubię. No dobra, no to proszę Państwa, to w takim razie idziemy już do meritum. Zacznijmy sobie od tego, czym w ogóle te prawa człowieka są, no bo to pewnie jest rzecz, która musi na początku się pojawić. I najważniejsza informacja jest taka, że jak my często mówimy, że zabrałeś mi kanapkę, naruszasz moje prawa człowieka, albo moje dzieci potrafią powiedzieć, że naruszasz moje prawa człowieka, jak mnie budzisz za wcześnie, a ja muszę iść do szkoły, a mógłbym jeszcze trochę pospać. To nie tak. Jeden obywatel drugiemu obywatelowi praw człowieka naruszyć właściwie nie może, dlatego że podstawowa zasada jest taka, że prawa człowieka działają pionowo, wertykalnie, czyli regulują właśnie relacje między państwem i obywatelem. Ponieważ my jako obywatele wybieramy władzę, ale równocześnie wybierając te różne władze, dajemy im ogromną moc zarządzania sobą, wpływania na nasze prawa, na nasze wolności. No i gdyby to było tak, że obywatele te swoje prawa oddają i nic ich nie, i nikt nie chroni, to mogłaby być to sytuacja bardzo niebezpieczna. Stąd właśnie zadaniem praw człowieka jest ochrona obywatela przed działaniami władzy. Ja to zawsze, jak mam tablicę, rysuję w postaci takiego małego obywatela, nad którym jest taki wielki parasol, który powstrzymuje nacisk i nadużycia państwa, i tym parasolem są właśnie prawa człowieka. To, co charakteryzuje prawa człowieka, to trzy takie główne punkty. Pierwsze to taki, że prawa człowieka wynikają po prostu z tego, czy przysługują każdemu człowiekowi tylko z racji tego, że jest człowiekiem. My mamy coś takiego jak godność osobową i ta godność osobowa to jest coś innego niż godność osobista, czyli takie pojęcie, które utożsamiamy z honorem. Godność osobowa to jest właściwie wynikające z takiej starej filozofii, że człowiek
jest wartością samą w sobie właśnie dlatego, że jest człowiekiem i to, że prawa człowieka nam przysługują, nie zależy ani od tego, jak wypełniamy nasze obowiązki, to jest ten ostatni punkcik, że tutaj tego bezpośredniego związku nie ma, ale też druga rzecz, że prawa człowieka też przysługują nam bez względu na to, czy my jesteśmy dobrymi czy złymi ludźmi. Czyli jeżeli na przykład ktoś popełnił bardzo poważne przestępstwo i jest sądzony albo odbywa karę pozbawienia wolności, to nie oznacza to, że nie ma praw człowieka. Zdarza nam się na przykład już parę lat temu odnośnie do przestępcy seksualnego, tego tak zwanego polskiego Fritzla, premier niegdysiejszy Donald Tusk powiedział, że to jest bestia, a nie człowiek i takiej osobie nie przysługują prawa człowieka. No to jest właśnie sztandarowy przykład tego, jak mówić o prawach człowieka nie wolno. A my tą osobę możemy osądzić, możemy ją ukarać, możemy z nią pracować, możemy wpłynąć na jej zachowanie, ale nie możemy mówić, że tej osobie nie przysługują prawa człowieka, bo po prostu przysługują zawsze. No i ostatnia rzecz, prawa człowieka są niezbywalne, czyli nie możemy ich nikomu oddać, nie możemy sami się zgodzić na to, żeby tymi prawami człowieka dysponować i nie możemy się ich także zrzec. No i porozmawiajmy sobie teraz, jakie w ogóle mamy prawa człowieka. One się dzielą na różne kategorie, o których zaraz będzie Państwu opowiadał Witold. Natomiast ja bym chciała, żebyśmy się trochę pobawili i już w końcu mogą Państwo przestać pisać, skąd Państwo są. Rozumiem, że jesteśmy też przywitani, ale mogliby zacząć Państwo i Państwo, to ja mówię po studencku, zarówno jak do Państwa nauczycieli, jak i do Państwa uczniów, pisać, jakie prawa człowieka przychodzą Wam do głowy. Potem Witold je posegreguje sensownie. Ale zanim Witold je będzie segregował, to może dobrze by było, żebyśmy przez chwilę pomielili sobie w głowie. Mamy prawo do życia i mamy wolność słowa i fajnie bardzo, że się wolność słowa pojawiła, dlatego że nasze dzisiejsze zajęcia, właśnie nie powiedziałam, ale one będą w znacznej mierze właśnie oparte na wolności słowa, to znaczy bardzo dużo o wolności słowa dzisiaj będziemy mówili i to będzie taki temat przewodni. Prawo do prywatności, bardzo ważne, pojawiło się też prawo do nauki, ale uwaga, też prawo do świeżego powietrza. To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Czy my mamy prawo do świeżego powietrza? Czy takie prawo związane z ekologią, z funkcjonowaniem środowiska naturalnego, to też już są prawa człowieka? Czy to jest coś daleko, daleko więcej? Pojawiają się nam prawo do pokoju i prawo do odpoczynku. O, pojawia się też pojęcie generacji praw człowieka i to już jest bardzo profesjonalny, bardzo ważny ten trop. Tak, kwestia prawa do świętego spokoju też dobrze by było, żebym ja tutaj miała jakąś taką dużą kartkę na drzwiach wejściowych do swojego pokoju, że jako rodzic mam takie prawo. No dobrze, proszę Państwa. Powiem, że to było ciekawe pytanie, czy więźniowie mają też prawo, na przykład prawo do świeżego powietrza? Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie i zaraz Witek pewno z nim się będzie też mierzył w pewnym zakresie. Myślę, że dosyć dużo padło tych haseł. Padło też hasło o prawo do edukacji, które rzeczywiście mamy. Będziemy się zastanawiali też w jakim zakresie kto je ma i dlaczego. A teraz ja już oddaję głos Witkowi, który będzie z tymi naszymi Państwa pomysłami robił porządek, systematyzował. Tak, dzień dobry Państwu, bo właśnie jeszcze nie zdążyłem przywitać. To dziękuję pięknie za te wszystkie Państwa wypowiedzi, ja je śledziłem i do kilku z nich się odniosę za chwilkę bardziej szczegółowo, do tych, które się w katalogu mieszczą, albo nie wiadomo za bardzo jak do końca mieszczą, trochę tak wystają w różne strony. Ale chciałem je teraz posegregować, tak żeby to było, one się układały, bo tutaj pojawiła też się kwestia generacji praw człowieka i prawa człowieka się układają rzeczywiście takie trzy generacje. Czemu one są istotne? Ja zaraz o nich opowiem szczegółowo, ale one są istotne, bo te różne generacje, czyli różne
etapy powstawania i rozwoju koncepcji praw człowieka, po pierwsze, rozwijały się w określonym czasie i zaraz o tym do tego też wrócę. Po drugie, wiążą się z nimi różne standardy ich, czy obowiązki państwa, standardy ich przestrzegania przez państwo. Wreszcie różna też ochrona, do kogo możemy się skarżyć, kiedy to prawo nasze jest łamane. I tutaj Państwo widzą na slajdzie prawa tak zwanej pierwszej generacji, które składają się z takich dwóch nóg, czyli praw osobistych i praw politycznych. To są prawa takie najwcześniej wymyślone. Pod koniec XVIII wieku już pojawiały się w pierwszych konstytucjach, w dokumentach, które powstały z okazji rewolucji francuskiej, w poprawkach do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. I one wtedy się pojawiały, koniec XVIII wieku to jest, kiedy one się pojawiły, bardziej się krystalizowały przez cały wiek XIX, koniec XVIII wieku, nie początek. I teraz Państwo widzą, one są dwojego rodzaju. Pierwsze są prawa osobiste, prawa związane z tym, kim jesteśmy, do czego prawa, które nas chronią, chronią nasze prawo do życia, chronią naszą integralność, nasze prawo do zdrowia, to przede wszystkim zakaz tortur, zakaz pracy niewolniczej, który też zachodzi trochę na kwestię wolności, prawda? Bo praca niewolnicza nie tylko nam zabiera, odbiera często nasze zdrowie, ale również ogranicza naszą wolność. Chronią również nasz sposób życia rodzin, czyli naszą prywatność, nasze życie rodzinne, to co myślimy, to w co wierzymy, a na straży tego stoi prawo do rzetelnego procesu, czyli do tego, żeby ktoś z zewnątrz przyszedł nam z pomocą, kiedy nasze prawa są łamane. Drugą nogą są prawa polityczne, czyli one dotyczą tego, co możemy robić w życiu publicznym, czyli to jest prawo do wybierania, prawo czynne czy bierne wyborcze, prawo do udziału w referendum, prawo do wpływania na procesy polityczne w państwie, w którym żyjemy, wolność towarzyszenia się, wolność zgromadzeń, teraz bardzo, bardzo silnie zauważana na polskich ulicach. To jest też prawo do informacji o działalności władzy. To jest znowu prawo, o którym się ostatnio mówi trochę więcej w kontekście pytania pierwsze prezes Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie jest granica tej informacji i tej obowiązku władzy do informowania o swoich działaniach. Na razie ona jest zakreślona bardzo, bardzo szeroko i miejmy nadzieję, że tak właśnie pozostanie. Te prawa, czyli te prawa pierwszej generacji, to są prawa, jak mówiłem, które są najbardziej chronione, ponieważ to są prawa, które jak są łamane, to, nie możemy, to możemy się nie tylko zwrócić do sądu, ale również do sądów międzynarodowych, które również będą nas chroniły w jakimś zakresie przed naszym państwem i mogą pewne rzeczy państwu nakazać, do tego jeszcze za chwilkę wrócimy. I teraz mamy prawa dwóch kolejnych generacji, czyli prawa drugiej generacji, to są prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne i one się powoli rodziły w XIX wieku, szczególnie jeżeli mówimy o prawo do urlopu, o zasadach prawa do pracy, prawa do ubezpieczenia społecznego, kwestii prawa do opieki zdrowotnej, którą państwo gwarantuje, prawa do edukacji i się w sumie skrystalizowały mniej więcej do w pierwszej połowie wieku XX, kiedy w zasadzie bardzo mocno okrzepły i są uznawane trochę za prawa takie obecnie, jak Państwo widzą, bardziej oczywiste. Natomiast mimo tego, że są takie nie bardzo oczywiste, to ich ochrona nie jest aż taka silna jak praw pierwszej generacji. To znaczy, kiedy po pierwsze, to są prawa, które nie są dane tak po prostu,
w pełni, to są prawa, które są ograniczone ustawami. To jest tak, że państwo daje te prawa w takim zakresie, w jakim może je komuś zabezpieczyć, stąd tak duże różnice, na przykład jeżeli chodzi o kwestię dostępności do opieki zdrowotnej między Niemcami, Polską, a Stanami Zjednoczonymi, które te prawa ma bardzo silnie ograniczone i w bardzo wąskim zakresie oferowane swoim własnym obywatelom i obywatelkom. Że już nie wspomnę o nieobywatelach i nieobywatelkach. Więc tutaj państwo ma pewne pole manewru, w jakim zakresie te prawa nam zaoferuje. Co więcej, bardzo słaba jest też ochrona na poziomie międzynarodowym tych praw. Co prawda one są zapisane w różnego rodzaju dokumentach, szczególnie takim najstarszym, czyli Pakcie Praw Społecznych, Gospodarczych i Kulturalnych, ale w zasadzie ochrona z nich jest bardzo, bardzo niewielka, ponieważ to państwo corocznie sprawozdaje, czy nie corocznie, okresowo sprawozdaje z realizacji tych uprawnień, ale komitet, do którego skargi można składać na łamanie tych praw, zaczął działać dopiero od 2013 roku, a Polska jeszcze do tego nie przystąpiła, czyli Polki i Polacy nie mogą składać skarg indywidualnych do tego komitetu. I wreszcie prawa trzeciej generacji, tak zwane prawa kolektywne, solidarnościowe, które zaczęły się dopiero pojawiać pod koniec XX wieku, czy w połowie XX wieku, jak prawo do pokoju, czy prawo do pomocy humanitarnej, i cały czas się rozwijają i cały czas są budowane, jak na przykład prawo do środowiska naturalnego, o którym państwo wspominali też na czacie. One są cały czas jeszcze niedookreślone, one cały czas się tworzą. Jeszcze nie mamy w zasadzie co do większości z nich jakichś przepisów międzynarodowych, które by nam je gwarantowały. Nawet prawo do pokoju nic nam nie gwarantuje, poza ogólnym zapisem Deklaracji Praw Człowieka, ale nie ma żadnego takiego twardego przepisu, którym można byłoby chronić nas przed tym, że ktoś rozpocznie wojnę przeciwko naszemu państwu i przeciwko nam. I teraz dwa słowa o tym, co pisali państwo na czacie. O takich, chcę zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Prawo do życia państwo wspominali. Prawo do życia, ono było szeroko rozumiane. Z jednej strony mówili państwo o prawo do życia, które jest prawem człowieka od poczęcia, a drugie, inne osoby pisały o prawie do godnej śmierci. I to jest super ciekawe o tyle, że to prawo jest jedną z tych, które się w zasadzie cały czas dookreśla pod tym, bo w zasadzie jeżeli mówimy o prawach człowieka na poziomie międzynarodowym, to nie ma w nim cały czas standardu ani do prawa do życia od poczęcia. Tutaj początek życia nie jest wcale dookreślony w tych przepisach. Co więcej, i co pokazują obecne protesty, i pokazuje też wiele państw, które przepisy mają bardzo różnorodne, prawo do życia jest określone w bardzo różny sposób i wcale nie, najczęściej wcale nie jest prawem od poczęcia. A z drugiej strony cały czas nie mamy prawa do godnej śmierci. Tutaj też to prawo wcale nie jest nam póki co jeszcze dane czy wyinterpretowane z przepisów prawa międzynarodowego. I ostatnia rzecz to prawo do demokracji, którego również w zasadzie nie ma. I to też widać, że część z państw, które to nie jest prawo człowieka, tak? Ono się w zasadzie można zobaczyć, że jeżeli popatrzymy na prawa, jak popatrzycie państwo na prawa polityczne, to one w zasadzie są prawami, które wiążą się z demokracją bardzo, bardzo silnie, ale nie ma czegoś takiego, takie abstrakcyjne prawo do demokracji. Są poszczególne prawa, że tak wrócę na chwilkę do tego poprzedniego slajdu, do poszczególnych elementów życia demokratycznego, czy bycia w demokratycznym państwie prawnym, natomiast niekoniecznie to jest prawo do demokracji jako takie. Dobrze, to teraz... To teraz ja. Znowu. To proszę Państwa, chciałam, żebyśmy porozmawiali sobie chwilkę na kolejny temat dotyczący ograniczeń praw człowieka. No bo to nie jest tak, że prawa człowieka nie podlegają innym żadnym ograniczeniem. No bo właśnie, na ogół jest tak, że moje prawa, także prawa człowieka, kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innej osoby. Że prawa człowieka nie mogą doprowadzać, czy realizacja praw człowieka nie może doprowadzać do tego, że inna osoba z tego tytułu będzie cierpieć. W związku z tym
To jest pierwsza zasada. Druga zasada jest taka, że te prawa obywatelskie, o których mówił Witek, bardzo często są właśnie związane z obywatelstwem właśnie, czyli z takim szczególnym statusem w prawie człowieka z racji tego, że ma przypisane jakieś obywatelstwo. Mamy obywatelstwo państwa na ogół. Pewnie mamy obywatelstwo polskie, czasami mamy obywatelstwo jeszcze jakiegoś innego państwa. Być może są między nami osoby, które mają obywatelstwo jakiegoś innego państwa, nie mając obywatelstwa polskiego. Jeżeli ktoś ma obywatelstwo polskie, no to równocześnie też ma obywatelstwo Unii Europejskiej. No i z tymi obywatelstwem łączą się pewne przywileje. To znaczy, jako obywatele możemy korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego. I to nie jest już prawo człowieka zupełnie uniwersalne, bo to nie jest tak, że ja mogę głosować tylko dlatego, że jestem człowiekiem, ale mogę głosować, jeżeli jestem obywatelką państwa, w którym jest głosowanie, albo też, jeżeli jestem obywatelką Unii Europejskiej, i biorę udział w wyborach samorządowych, bo one są właśnie związane z miejscem zamieszkania i obywatelstwem unijnym. Natomiast te prawa osobiste, o których mówiliśmy wcześniej, no, nie są związane z obywatelstwem, są związane z tym, że ktoś jest człowiekiem. Dotyczą te wszystkich osób, także osób, których prawa są łamane na terenie jakiegoś państwa, którego obywatelem nie są, i te osoby jak najbardziej też mogą poskarżyć się do sądów międzynarodowych, tam gdzie taka droga istnieje. Możesz podać, przepraszam Dagmaro, podaj przykład. Załóżmy, że ktoś... No załóżmy na przykład, że w polskim zakładzie karnym jest osadzony obywatel Białorusi, o którego prawa są łamane. I ta osoba ma możliwości odwoławcze po wykorzystaniu polskiej, odwołania się do polskich sądów i dostania wyroku polskich sądów, ma możliwość skarżenia Polski jako państwa do Strasburga ze względu na to, że jego prawa zostały złamane przez państwo polskie. On wcale nie musi być obywatelem Polski, żeby z takiego uprawnienia skorzystać. Czy to znaczy, że jeżeli ktoś z tych uczniów, którzy są z nami dzisiaj, wyjedzie gdzieś za granicę i odmówi mu się tam prawa dochodzenia do szkoły, to czy on wtedy może się zwrócić na przykład do, nie wiem, sądu francuskiego, że go nie chcą przyjąć do szkoły? No niekoniecznie, dlatego że prawo do edukacji jest związane ze statusem pobytowym człowieka. To też nie jest. Nie, to ja oczywiście opowiadam bzdury. To może Witek skomentuje, bo macha głową tak intensywnie, że ja już widzę, że głupotę opowiadam. Tak, prawo do edukacji jest jednym z tych praw, szczególnie one zagwarantowane w Konwencji o prawach dziecka. Każda osoba ma prawo do edukacji na tym podstawowym poziomie. I ono powinno być w zasadzie niezależne od jakiegokolwiek statusu prawnego. W Polsce jest tak. Prawo do edukacji na każdym poziomie, czyli poziomie podstawowym, zawodowym, średnim, jest prawem i obowiązkiem jednocześnie, który przysługuje każdemu dziecku, i to prawo do bezpłatnej edukacji niezależne kompletnie od statusu pobytowego danej osoby. Super. Dzięki. Moja wina, bardzo dziękujemy. No dobrze, proszę Państwa, ale... Prawa człowieka można też ograniczyć ze względu na pewne szczególne sytuacje, czyli kwestie bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego. To są rzeczy, z którymi na przykład się mierzymy w jakiś sposób ze względu na pandemię obecną. To taka nowa rzeczywistość, która się w naszym życiu pojawiła w zeszłym roku. I rzeczywiście niekiedy jest tak, że te prawa są ograniczane. Na przykład można ograniczyć wolność zgromadzeń. Właśnie ze względu na wyższe dobro, jakim jest dbanie o zdrowie obywateli. Innym powodem jest ochrona zdrowia, może być moralność publiczna. Mogą być też nasze prawa ograniczone ze względu na ochronę środowiska, jak i na stan wyjątkowy czy stan wojenny. Tutaj te kwestie ograniczenia praw człowieka są wyjątkowo precyzyjnie określone, co wtedy państwo może. Też nie wiem, czy państwo pamiętają, i parę razy przy takich większych falach pandemijnych poprzednich było dyskutowane, na ile rzeczywiście państwo może ograniczać nasze prawa do zgromadzeń, do demonstrowania, i cały
cały czas było podnoszone, że jednak te ograniczenia nie mogą być takie bardzo silne, dlatego że nie został wprowadzony stan wyjątkowy. Więc generalnie proszę zobaczyć, że te prawa człowieka nie są nieograniczone, ale są wyjątki. I właśnie nasze pytanie, które się tutaj pojawiło na slajdzie, czy są prawa człowieka, których nie można ograniczyć? Znaczy są, znaczy to ja już odpowiem, że są takie, są dwa takie prawa, które nigdy w żadnych warunkach nie można ograniczyć, ale chciałabym, żeby Państwo spróbowali wpisać w czat, zobaczymy, kto pierwszy zgadnie, które to prawa. Natalia jest zwyciężczynią. Jedną ze zwyciężczyń. Zachęcamy dalej, do życia. Wolność od tortur jest jednym z tych praw, owszem. Tymek pisze o prawie do życia. No tutaj jest problem z prawem do życia, chociażby w ten sposób, że cały czas mamy państwa, które mają karę śmierci. Oczywiście w Unii Europejskiej tak nie jest. W Europie jedynym państwem, które utrzymało karę śmierci, jest Białoruś. Natomiast cały czas, jeżeli popatrzymy sobie na Europejską Konwencję Praw Człowieka, to dopiero protokół dodatkowy, czwarty zdaje się, wprowadził taki zapis, że kara śmierci nie może być wykonywana i państwa, które podpisały ten protokół, zobowiązały się, że nie będą jej wykonywały. Natomiast no, taki wyjątek istnieje. Poza tym pamiętajcie Państwo, że różne państwa wchodzą ze sobą w działania wojenne na przykład, no i tutaj się okazuje, że już prawa do życia nie jest aż takim istotnym prawem. Pytanie, czy protokół numer 6 to jest ten, o którym mowa? Myślę, że to Witek, tak? Szósty, nie czwarty. Zaraz to sprawdzę, tak mi się wydaje, no. Tak. Kochanie, Wikipedia! Tak, i pani Natalia jest, jeżeli to jest ta sama pani Natalia, zostaje zwyciężczynią podwójną, pojawiło się prawo, znaczy nie prawo do niewolnictwa, tylko wolność od niewolnictwa, czyli mamy te dwa prawa, które nigdy w żadnych okolicznościach nie mogą być ograniczane. To jest wolność od tortur poniżającego nieludzkiego traktowania i zakaz niewolnictwa. Oczywiście tutaj, tak jak Państwo dosyć intuicyjnie pokazywali to prawo do życia, ja właśnie tłumaczyłam, że jednak to prawo do życia w różnych warunkach podlega ograniczeniom. Już kolejne problem to użycie siły przez na przykład policję w momencie, kiedy to jest usprawiedliwione. Nie mówimy o nadużyciach policji, tylko wtedy, kiedy policjant na przykład broni życia jakiejś innej osoby czy własnego. No to też jest takie ograniczenie. Natomiast proszę zobaczyć, że tych dwóch ograniczyć nie można i tutaj są dyskusje, nieustające dyskusje. Na przykład no przede wszystkim, jeżeli chodzi o wolność od tortur, zawsze pojawia się ten problem, no dobra, a co w sytuacji, kiedy taki klasyczny, kiedy terrorysta mówi, że gdzieś jest podłożona bomba i tylko torturami możemy wymusić przyznanie się tego terrorysty do tego, gdzie ta bomba jest. To są takie dosyć fikcyjne scenariusze i jednak w tych standardach prawa człowieka przyjmuje się, że tutaj wyjątków czynić nie można. I zakaz niewolnictwa, który brzmi tak bardzo mocno archaicznie, prawda, kojarzy nam się ten zakaz niewolnictwa pewnie z filmami amerykańskimi, z chatą Pujatoma. Natomiast jak najbardziej to jest problem dzisiejszego świata. My mamy problem z pracą przymusową, my mamy problem z handlem ludźmi właśnie do pracy przymusowej. My mamy cały czas na świecie problem osób, także w Polsce, które się pojawiają, osoby, które są pozbawiane dokumentów, które są zmuszane do pracy, które nie otrzymują wynagrodzenia za tą pracę, więc jakby archaicznie nie brzmiał ten zakaz, to on jest cały czas niesłychanie aktualny i nawet Komisja Europejska cały czas zwraca uwagę na aktualność tego problemu. Jeżeli mogę dopowiedzieć, jeszcze mówi się tak naprawdę teraz o współczesnym niewolnictwie. Nawet niedawno w Wielkiej Brytanii powstały przepisy zapobiegające współczesnemu niewolnictwu. Znaczy tam się odchodzi od pojęcia handel ludźmi i przechodzi do pojęcia
przywracając pojęcie niewolnictwa. Niewolnictwo jest bardzo szerokie, bo tak jak Dagmara mówiła, ono może polegać na zmuszaniu do pracy w bardzo różnych warunkach, w fabrykach najczęściej, na polach, ale również do pracy domowej. Mamy kilka, jedno z bardzo znanych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które właśnie w kontekście niewolnictwa mówiło o zmuszaniu skarżącej do pracy domowej i takiej, za którą nie dostawała wynagrodzenia, z którego domu nie mogła odejść. To teraz mówiliśmy o tym, jakie są te prawa człowieka. Mówiliśmy trochę często o tym, czy wspominaliśmy o tym, że są instytucje, które chronią prawa człowieka. To gdyby teraz Państwo mogli podzielić się z nami pomysłami, kto te prawa człowieka chroni, czyli kto nas chroni przed naruszaniem praw człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich, super, policja. Niektórych chroni również PiS, tak, to prawda. Konstytucja, ONZ, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Dziecka, rozumiem, tak, super. Tu się pojawiają kolejne instytucje. Unia Europejska, Rada Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka. O, tak, brawo. Dziękuję. Rzecznik Praw Obywatelskich już się pojawił też wielokrotnie. Super, to jest taki niezwykle, niezwykle ważny organ i bardzo, od zawsze bardzo w Polsce aktywny. Międzynarodowy Trybunał Karny, tak, pewnie w jakimś zakresie również. On w zasadzie w bardzo wąskim, ponieważ on dotyczy kwestii związanych z ludobójstwem, w związku z tym on jest bardzo specyficznym sądem międzynarodowym. Organizacje społeczne, bardzo... Organizacje, brawo! Bardzo dziękuję, tak. Panie Andrzeju, tak jest. Komitet Praw Dziecka jako jeden z komitetów, super. Wysoki Komisarz do Praw Człowieka. Dziękuję pięknie za te wszystkie. Sąd, znakomicie, dziękuję. Dokładnie, zwykły sąd, taki nawet na takim bardzo niskim szczeblu, jest takim tym pierwszym organem, który nasze prawa człowieka chroni. To teraz parę słów o tym, o takim jakby zebraniu tych Państwa pomysłów, bo one się zbierają jakby w dwie duże grupy. Pierwsza to jest ochrona na poziomie krajowym. Tu pisali Państwo często właśnie o przede wszystkim to są sądy i trybunały. Sądy, co ważne, muszą być niezależne, tak? Czyli takie, które nie podlegają władzy, nie są uzależnione od władzy, bo jeżeli mają nas chronić przed władzą, to muszą być od tej władzy, że tak powiem, oddzielone grubym murem, tak żeby władza nie miała wpływu na ich działanie, na wybieranie sędziów, na odwoływanie sędziów. To jest to, o czym ostatnio w Polsce się bardzo mocno dyskutuje, na ile niektóre sądy są cały czas niezawisłe, a na ile niektóre tę niezawisłość częściowo, bo na pewno jeszcze nie w całości straciły. Podobnie trybunały. W Polsce mamy dwa trybunały, z tego tylko jeden jest trybunałem, który dotyczy praw człowieka, czyli Trybunał Konstytucyjny. Drugi to jest Trybunał Stanu i to jest tak naprawdę taki specjalny sąd karny, jak Państwo pewnie wiedzą, który ma sądzić polityków za łamanie przez nich przepisów, ale on nie chroni praw człowieka obywateli. A drugie ważne organy to są rzecznicy praw, różne. Dwa najważniejsze rzeczników, to Rzecznik Praw Obywatelskich, który w Polsce funkcjonuje od roku 1988, czyli naprawdę bardzo dawno, i pierwszą rzeczniczką była pani profesor Ewa Łętowska, o której pewnie Państwo wszyscy słyszeli, bo cały czas jest bardzo aktywna w przestrzeni publicznej i cały czas jest ogromnym autorytetem, jeśli chodzi o jej opinię, również dla wszystkich prawników czy prawniczek, którzy działają. Drugim rzecznikiem ważnym jest Rzecznik Praw Dziecka, który ma trochę mniejsze kompetencje niż Rzecznik Praw Obywatelskich, ale też szczególnie dla młodzieży jest to rzecznik istotny. Jest też bardzo wiele innych rzeczników, teraz się namnożyło takich instytucji, które mają tą nazwę, którzy w zasadzie pomagają obywatelom. Trudno mówić, czy oni zawsze działają na rzecz ochrony praw człowieka, natomiast niewątpliwie działają na rzecz ochrony różnych praw obywateli i obywatelek. I wreszcie organizacje społeczne, o których Państwo mówili. Rolą organizacji jest najczęściej to, że one krzyczą o nagłaśnianiu praw człowieka, edukują o prawach człowieka, pomagają osobom, których prawa człowieka są łamane w różny sposób, najczęściej poprzez pomoc prawną oczywiście, żeby
ich sprawa mogła trafić do sądów bądź trybunałów. Tutaj się na to pojawiła policja, która ktoś z Państwa napisał. Policja w zasadzie nie chroni praw człowieka. Tak, proszę pamiętać to, co mówiła Dagmara na początku. Prawa człowieka działają na poziomie wertykalnym, czyli między państwem a obywatelem. Policja działa na poziomie horyzontalnym, czyli chroni nas przed innymi obywatelami czy obywatelkami, natomiast niekoniecznie przed państwem. W związku z tym policja nie jest organem, który, chociaż ona nas chroni w założeniu, to nie chroni naszych praw człowieka. Podobny przykład, jak przepraszam, ten, który pojawił się na czacie z Rzecznikiem Praw Konsumenta, który jest bardzo ważnym organem w takim naszym codziennym życiu, ale to nie jest organ, który ja bym wpisała w system ochrony praw człowieka, no bo nie chroni nas przed państwem. I teraz mamy drugi poziom, czyli poziom międzynarodowy. Poziom międzynarodowy to są... Państwo wymieniali bardzo wiele różnych takich ciał ogólnych, Unia Europejska, Rada Europy, ONZ, ale w ich ramach najczęściej działają, to nie one same chronią prawa człowieka, to chronią w ich ramach, w ramach tych wielkich instytucji, czy zgromadzeń takich międzynarodowych, są poszczególne instytucje, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka, który działa na poziomie Rady Europy, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który działa na poziomie Unii Europejskiej, jak komitety ONZ-owskie, na przykład Komitet Praw Człowieka, Komitet Praw Dziecka, które działają na poziomie ONZ-u. A może przepraszam, bo ty bardzo szybko mówisz, a to jest akurat taka rzecz, którą sobie warto zapamiętać. Ja to nawet próbuję tu notować, ale za szybko mówisz. Czyli krajowe to mamy wypisane i to wiemy i to prawie wszyscy wiedzieli. Natomiast jak rozmawiamy o międzynarodowych, to tak, Rada Europy to jest Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Tak. Unia Europejska, mów dalej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. To czasami jest, słyszą Państwo, sędziowie w Strasburgu, sędziowie w Luksemburgu, to gdzie siedzą zależy od tego, w jakim sądzie zasiadają i gdzie sądzą. Dalej ONZ, czyli Komitet Praw Człowieka, to co Państwo mają na slajdzie, czy Komitet Praw Dziecka, tam jest komitetów dużo, dużo, dużo więcej, one są bardziej branżowe, jest Komitet Przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji kobiet, dyskryminacji rasowej. Komitetów jest tam Komitet Praw Obywatelskich, przepraszam, Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, których przez kilka lat przewodniczącym był Polak, profesor Zdzisław Kędzia z Poznania. Między 2012 a 2014 rokiem pan profesor był przewodniczącym tego komitetu. Tak, więc jakby to są te różne poziomy. Chyba teraz ty, Daguś. Tak, teraz ja. Chyba, że jest jakieś pytanie. Jeśli jest pytanie, to je po prostu tu piszcie, a my będziemy wyciągać. Czat bardzo wnikliwie. Ja mam to pytanie, ja bym wróciła do tego pytania pod takiego trochę prowokacyjnego, dotyczącego tego, czy plucie na policjanta, jak się stoi pod plakatem dotyczącym praw kobiet, bo rozumiem, że to chodziło o te demonstracje, to czy to nie, co to jest? Czy to nie jest hipokryzja, to było pytanie. No... Krótki komentarz. Plucie na policjanta generalnie jest przestępstwem. Tak. Plucie jest przestępstwem na policjanta, na zwykłą osobę też jest, tak naprawdę, bo narusza naszą nietykalność cielesną. W związku z tym generalnie nie plujemy na nikogo, natomiast są inne formy protestów, które nie zawierają przemocy, a plucie już jest elementem przemocy. Założeniem protestów w demokratycznym państwie jest to, że one są pokojowe. W związku z tym, no tak, czyli nie zawierają elementów przemocowych. Niezależnie od tego, jak byśmy oceniali działalność policji, a ja również ją oceniam bardzo krytycznie ostatnio w kontekście tych protestów, to nie należy wejść w tą nie należy robić tego samego, co potem potępiamy. Poza tym rzeczywiście policjanci są chronieni w sposób szczególny, dlatego że mają status funkcjonariusza państwowego i o ile jeżeli mnie opluje kolega czy koleżanka, czy obca osoba, to ja muszę pójść do sądu i sama złożyć akt oskarżenia, bo to jest takie specyficzne przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej, gdzie właściwie nie ma prokuratora, o tyle plucie na funkcjonariusza państwowego, którym zresztą nawiasem mówiąc jest też nauczycielka i nauczyciel. To są sytuacje, które są ścigane z urzędu już i po prostu wystarczy, że organ państwowy o tym dowie i jest wszczynane postępowanie karne, czy w przypadku dzieciaków oczywiście postępowanie przed sądem dla nieletnich.
Ja jedną rzecz powiem o tym pluciu, bo akurat mam sprzed miesiąca taką sytuację z Warszawy. Dziewczyna mojego syna, która jest mulatką, szła po Warszawie z koleżanką i rozmawiała po angielsku. Jakiś pan, jemu się to bardzo nie podobało, odwrócił się bardzo brzydkimi słowami, je wymyślał, a następnie ją opluł. To był jej pierwszy pobyt w Polsce, więc była trochę zdziwiona. I żeśmy potem jej pomagali złożyć zawiadomienie o przestępstwie w komendzie i tak dalej. Także to potwierdza trochę. Znaczy, po pierwsze, jeżeli coś takiego widzicie, że się komuś zdarza, to pamiętajcie, że to jest przestępstwo i że można złożyć zawiadomienie. No a po drugie, pamiętajcie, że jak chodzi o policjanta, to jak ktoś go opluje, to on już nie musi nic składać, bo to jest ścigane z urzędu. Więc lepiej nie pluć na nikogo. Tutaj, nie wiem, pani Agnieszka ma wątpliwość dotyczącą, jak rozumiem, tego naruszenia nietykalności cielesnej i kwestii proceduralnej. Jeżeli chodzi o obywatela, to jest szczególny tryb postępowania. To jest, mamy takie przestępstwa, które są ścigane z oskarżenia prywatnego i tam nie ma ingerencji prokuratora co do zasady. On się może przyłączyć w wyjątkowych sytuacjach, ale co do zasady to osoba pokrzywdzona musi sama sporządzić akt oskarżenia, zebrać dowody i popierać go przed sądem. Ale to oczywiście jest jakby na inny temat. Dobra, to proszę państwa, to idziemy dalej. Jeszcze chcę powiedzieć, że tu się pojawiła pytania o aborcję. To jest gigantyczny temat. My dzisiaj go w całości nie omówimy. Przymierzamy się do takiego webinarium, ale jak państwo rozumiecie, musimy się dobrze do niego przygotować, bo to jest naprawdę gorący temat. Ale na poprzednim webinarium nauczyciele mówili, że bardzo by docenili, gdybyśmy coś takiego przeprowadzili, bo trochę nie wiedzą, jak o tym rozmawiać. Jeżeli coś możecie skomentować, ty Witek napisałeś, aborcja nie stanowi naruszenia praw człowieka. Możesz to wyjaśnić? To jest to trochę, o czym mówiłem, czyli tego, gdzie się zaczyna prawo do życia. I w zasadzie na poziomie międzynarodowym, jeżeli mówimy o prawach człowieka, to pytanie, kiedy się zaczyna życie i kiedy, a nawet nie życie, kiedy mówimy o osobie, kto jest człowiekiem, od kiedy mamy do czynienia z człowiekiem. I tutaj najczęściej definicja jest taka, że mamy do czynienia wtedy, kiedy mówimy, mamy do czynienia z płodem. Natomiast w przypadku aborcji najczęściej nie mamy do czynienia nawet jeszcze z płodem. Natomiast to, w jakim zakresie, to jest, proszę zobaczyć, bardzo różne ustawodawstwa regulują to bardzo różnie, do kiedy, jeżeli dozwalają aborcję, do kiedy ona jest dozwolona. Na pewno aborcja w tych pierwszych kilku tygodniach nie mieści się w takim standardowym kanonie praw człowieka, czyli innymi słowy, aborcja nie narusza, w moim przekonaniu, dokonania aborcji praw człowieka. Także w przekonaniu sądów międzynarodowych. Przenieść tę dyskusję na osobne webinarium, bo tu jest naprawdę bardzo dużo jeszcze do powiedzenia. Myślę, że powinniśmy powędrować sobie dalej, bo myśmy właśnie chcieli zwrócić uwagę, nie wiem dlaczego, Alicja, ja nie mogę zmienić slajdu. Może ja zmienię moją no właśnie, już. Dlatego, że obiecywałam państwu, że my chcielibyśmy się dzisiaj trochę skoncentrować na prawach do wyrażania swojej opinii, do wolności słowa i temu poświęcimy następny kawałek naszej lekcji. I chcielibyśmy właściwie najpierw przedstawić państwu kazus, który nawet śmieliśmy się dzisiaj przed zajęciami, że zastanawialiśmy się, drukując podręcznik, czy ten kazus utrzymać, że on jest sprzed bardzo wielu lat, sprzed 30 lat i on jest zupełnie, właśnie pytanie było, czy aktualne, czy brać kazus sprzed 30 lat, ale się okazało, że to jest tego rodzaju sprawa, która absolutnie w każdych czasach może powrócić. Kazus jest taki, że rzeczywiście w 1991 roku jeden z dziennikarzy nazwał Jürgera Haidera idiotą. Jürg Haider był skrajnie prawicowym działaczem, liderem Austriackiej Partii Wolności. To była taka partia, która właściwie była partią faszyzującą. I sąd skazał dziennikarza na karę grzywny,
uznając właśnie, że to słowo jest obelżywe i że dziennikarz przekroczył granicę krytyki, nawet działając publicznie, nawet krytykując osobę publiczną. Natomiast dziennikarz uważał, że jemu przysługuje prawo do krytykowania osoby, która funkcjonuje publicznie i publicznie się wypowiada w sposób, który dziennikarza oburzył. W związku z tym sprawa, która zakończyła się w Austrii, została dalej skierowana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. I teraz chciałam Państwu zadać pytanie, czy ono się teraz tutaj nam pojawi, nasz Jamboard. Tak. I teraz, proszę Państwa, mam nadzieję, że zadziała ten nasz pomysł, który mamy. Mianowicie chciałam Państwa poprosić, żeby Państwo powiedzieli, czy Państwa zdaniem dziennikarz miał prawo powiedzieć tak o polityku. I żeby w dwóch słowach uzasadnić swoją odpowiedź, ale żeby nie robili tego Państwo na czacie, tylko weszli na Jamboard. A gdzie mamy ten link do Jamboarda? Już go wklejam na czacie. Też. No właśnie. O, mamy link na czacie, w związku z tym bardzo proszę, żeby Państwo tam kliknęli, zajrzeli na ten czat i mogą tam Państwo, na ten Jamboard i mogą tam Państwo wkleić karteczkę, napisać, czy dziennikarz miał rację, czy nie miał racji i dlaczego. To, jak Państwo tam wejdą, to zobaczą Państwo, że mają Państwo możliwość wklejenia tam swojej karteczki. Przynajmniej część z Państwa, bo mi się pojawił komunikat, że za dużo mnie osób też się tam dostać. Mnie chyba też. Nie założyliśmy tego, że będzie aż tak dużo Państwa uczestniczyło w tym spotkaniu i że może tyle osób być zainteresowanych wejściem na Jamboarda w związku z tym. No ciekawa jestem, czy... My w związku z tym jesteśmy w stanie się tam dostać i skomentować to za Państwo. A wiecie co, ja proponuję jednak na czacie, przepraszam. Chyba wracamy do czatu. Dużo nas jest, tak. Super, nas jest tyle, ale nie da się tego zrobić. Mhm. Coś, co było przećwiczone na małej grupie, okazało się przy tak dużej grupie niemożliwe. No dobrze, no to jeżeli tak jest, to bardzo Państwa przepraszamy, że tutaj technicznie to nie zadziałało, natomiast... Poprosiłabym, żeby Państwo napisali, czy Państwa zdaniem dziennikarz miał rację, czy nie miał racji, czy mógł to w ten sposób skrytykować i dlaczego. I teraz na czacie, no bo to zostało nam jedyne narzędzie, z którego możemy skorzystać teraz. Gdyby Państwo też mogli nie tylko opisać tak czy nie, ale spróbować zastanowić się nad tym, jaka jest argumentacja tej Państwa opinii. Bo tutaj pojawiło się z takich konkretnych, wielokrotnie Państwo wskazują w ogóle na wolność słowa, ale wskazują też Państwo na to, w jakim kontekście to słowo było użyte, prawda, że dotyczyło osoby, która rzeczywiście propagowała takie nazistowskie poglądy. No w ogóle tak, zastanawiają się Państwo, czy słowo idiota jest słowem obraźliwym. To właściwie za każdym razem, jeżeli mamy także w Polsce sprawy o znieważenie, to też sądy nawet czasami ze słownikiem i wzywając ekspertów sprawdzają, czy dane słowo w danym kontekście jest obraźliwe, czy też nie. O, ktoś tu pisze o tym, że podobna sytuacja się pojawiła właśnie. No myślę, że dlatego też nasi odważni prawnicy wybrali ten przykład. Szczerze mówiąc nie. Myślałem, że ten przykład dużo wcześniej. Ta prezentacja była zrobiona 2 tygodnie temu, więc to się po prostu to pokazuje. Nadąża za naszymi prezentacjami po prostu. Tak, jak ciekawe jest, jak ciekawe są uczenia prawa człowieka, jak bardzo można się łatwo odnosić do różnego rodzaju sytuacji, które dzieją się cały czas dookoła nas. Ja od razu powiem, że ten przykład z Jörgem Heiderem jest w naszym podręczniku do szkół średnich. Mhm. No więc widzę, że Państwa zdanie są podzielone. Także jak część naszej historii już, którą Państwu przedstawiłam, mówiła, były podzielone zdania sądów. Sąd austriacki uznał, że dziennikarz nie miał prawa do krytyki. Natomiast Trybunał Praw Człowieka uznał, że owszem, miał. Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Austria naruszyła właśnie artykuł 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który dotyczy wolności słowa i że
powiedział w uzasadnieniu Trybunał, że są pewne granice dopuszczalnej krytyki. I Trybunał już wtedy, te 30 lat temu, stworzył taką linię orzeczniczą, że no niestety polityk powinien mieć twardszą skórę. Polityk, który występuje publicznie, głosi publicznie swoje poglądy, może być narażony na krytykę, także krytykę wzburzonych obywateli, i jego ochrona odnośnie do słów używanych pod jego adresem powinna być nieco mniejsza niż ochrona innych przeciętnych obywateli. Tak na ten temat mówi Europejski Trybunał Praw Człowieka. Co będzie w Polsce? Zobaczymy, dlatego że na gruncie prawa polskiego jest jeszcze kwestia tego, że prezydent jest osobą, która jest szczególnie chroniona, prawda? W kodeksie karnym jakby też z tytułu urzędu przysługuje mu szczególna ochrona. Czy w razie jakby co byśmy szli taką linią orzeczniczą jak Trybunał Praw Człowieka, który uznaje, że polityk powinien mieć grubszą skórę, no to pewnie czas pokaże, jak ta sprawa będzie się rozwijała. Aczkolwiek prawdopodobnie, jeżeli sprawa, a gdyby sądy polskie, sądy karne skazały taką osobę za... No, rozumiem, że mówimy tutaj o panu Żulczyku, ale też wczoraj doszło do skazania młodej dziewczyny, 20-letniej. No to i w waszym wieku tak. Niemalże, nie? Tylko sam sąd tam nie skazał jej na karę grzywny. Sąd orzekł, że ona popełniła przestępstwo, ale odstąpił od wymierzenia kary. Więc natomiast gdyby pan Żulczyk został skazany, to można się na choćby na grzywnę, to dokładnie jest ta sprawa Hajdera, o której mówimy, czyli prawdopodobnie w Trybunale w Strasburgu taka sprawa byłaby przez Polskę przegrana. No i też dodajmy, że wyroki Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu są obowiązujące w polskim porządku prawnym. W związku z tym sędzia, orzekając, powinien brać pod uwagę nie tylko polskie przepisy, nie tylko konstytucję, ale powinien brać też pod uwagę orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i ducha tego orzecznictwa, bo to stanowi także pośrednio prawo polskie. A ja teraz chciałem Państwu powiedzieć chwilkę o tym, bo mówiliśmy o tym, o roli sądów, o tym, że sądy chronią, ale sądy też czasami są używane i nadużywane ich jest odwołanie się do sądów. I jest taki stosunkowo niedawno ukuty termin, czyli który się nazywa slapem, czy takim policzkiem, jeżeli by tłumaczyć to na polski, a który pokazuje pewnego rodzaju procesy, które są wytaczane przez różne osoby, zaraz powiem jakie, ale tylko po to, żeby zatrzymać debatę publiczną, żeby zatrzymać pewną krytykę. I może tak, może zacznę od tego. Czyli celem tych procesów nie jest danie głosu, nie jest wolność słowa, którą normalnie sądy chronią, a celem ich jest odebranie głosu, wyciszenie tematów, niedopuszczenie do pojawienia się pewnych tematów w przestrzeni publicznej, zmiana jej narracji. Celem jest również wywołanie poczucia strachu, zawstydzenia wśród osób, u osób pozwanych czy pozywanych. W tym również wymęczenie finansowe, ponieważ często takie procesy to jest duży bardzo koszty finansowe, żeby zapłacić obrońcę, żeby wynająć obrońcę, który będzie nas reprezentował przed sądem, szczególnie kiedy mówimy o jakimś korporacji, która nas pozywa. Te procesy trwają bardzo wiele, więc z tym są bardzo mocno kosztowne. Nawet w razie wygrania te koszty nie są potem zwracane w takiej wysokości. A co więcej, celem tych procesów, tego slapu, wcale nie jest wygranie sprawy w sądzie, jest właśnie wymęczenie, jest zatrzymanie debaty, czyli może być tak, że ktoś tą sprawę przegra i się liczy z tym, że ją przegra, ale chodzi o to, żeby ją prowadzić. I teraz, kto te pozwy składa? Pozywającymi są często albo organy państwa, które zmierzają w stronę autorytaryzmu jakiegoś, które chcą...
właśnie, jak mówiłem, zatrzymać pewne osoby albo pewne debaty i wtedy tutaj wykorzystują do tego prokuratorów na przykład. Ja szczegóły zaraz podam i przykłady. Albo biznes, szczególnie dwie korporacje, które mają swoje własne interesy. Korporacje na przykład, które zanieczyszczają środowisko, nie chcą, żeby mówić o tym, co one robią i jak wpływają na to środowisko. Bądź inne bardzo bogate osoby, które po prostu stać na wynajęcie prawników i znowu zatrzymanie pewnych działań. Na przykład, jak Państwo może pamiętają, sprawę Weinsteina, która wywołała ruch MeToo, to Weinstein bardzo długo próbował różnymi sposobami wpłynąć na dziennikarza, który tą sprawę badał, żeby on nie publikował swoich wniosków, jakby nie informował opinii publicznej o tym, czego się dowiedział. Są to również organizacje ideologiczne, które mają swój interes w tym, żeby pewne wątki wprowadzić albo wyprowadzić z debaty publicznej. Pozywanymi natomiast są często albo aktywiści bądź aktywistki, bądź organizacje społeczne, które stoją i chronią pewne prawa, albo media, całe media, bądź poszczególne dziennikarki, bądź też dziennikarze, którzy w nich pracują, albo wręcz naukowcy i naukowczynie, którzy zajmują się pewnymi tematami. Te procesy mogą się zacząć na bardzo różnym poziomie. Często na poziomie takim bardzo... O tych dużych sprawach słyszymy, mówimy, ja za chwilkę jeszcze o nich opowiem, ale często toczą się na poziomie bardzo lokalnym. Chodzi o to, żeby zatrzymać tego konkretnego dewelopera, albo ten deweloper zatrzymać pewne działania dziennikarzy lokalnych, którzy by chcieli napisać o tym, co on robi w tej społeczności. Albo burmistrz, który wykupił lokalną gazetę, bo jest to i też stara się, żeby ona nie pisała o tym, jak wygląda jego działanie. Są tych, przed którymi są wytaczane te procesy, to są najczęściej sądy cywilne, bo większość tych sądów, bo większość tych spraw się tak toczy, ale to mogą być sądy karne, wyjątkowo, ale jednak mogą i w Polsce mamy do czynienia parę takich z takimi sprawami, o których mówiliśmy, znieważenie funkcjonariusza albo znieważenie organu, jak na przykład prezydenta, obraza uczuć religijnych, zniesławienie poszczególnych osób. To są również przestępstwa w polskim prawie. Chciałbym się powiedzieć niestety, bo to pewnie nie jest, prawo karne nie powinno być wytaczane jako poziom ochrony. Od tego jest prawo cywilne właśnie, jeśli chodzi o tą ochronę. Natomiast do tego są wykorzystywane. Teraz parę przykładów tych procesów i tematów, w których one są wykorzystywane. To jest na przykład ochrona dobrego imienia, generalnie dobrego imienia osoby, albo całej grupy, na przykład narodu, jak narodu polskiego, tą osobą na przykład. Proszę zobaczyć to, co się dzieje ostatnio z panem Danielem Obajtkiem i różnymi procesami dookoła niego i to, jak on próbuje zatrzymać pewne działania mediów, wytaczając właśnie im procesy. Albo samodzielnie, albo wytacza je Orlen w jego imieniu, czyli mówimy o pewnej firmie, która działa znowu chroniąc swoje dobre imię. Takich firm jest więcej, takich firm to są najczęściej wielkie korporacje, które również bardzo chronią swoich interesów. Jednym bardzo takim, nie wiem, kościół scjentologów w Stanach Zjednoczonych bardzo wiele takich procesów powytaczał różnym osobom, które śmiały krytykować jego działania, głównie właśnie dziennikarzom czy dziennikarkom. Takie do tego również naukowcy padają ofiarami slapu. Na przykład ostatni przykład taki, który miał miejsce niedawno i wyrok, czyli wyrok przeciwko profesorom Elgelking i Grabowskiemu, którzy opisywali w swojej historycznej książce pewne wydarzenia mające miejsce w czasie okupacji i wydanie przez jednego z Polaków
Żydów, czy nagonkę na Żydów, którą, w której brał udział. No właśnie, moim też jest to obrona konkretnych osób czy konkretnych instytucji przed nimi. I jedna rzecz, jak się te procesy mogą potoczyć przeciwnie do zamierzonych skutków. Jakby założenie jest takie, że te procesy wtrzymają pewną debatę, ale czasami dzieją się rzeczy nieprzewidywane. I to się nazywa efekt Streisand, a od Barbary Streisand, która kilka lat temu wytoczyła pozew przeciwko dziennikarzowi, fotografowi, który był zaangażowany w projekt fotografowania Wybrzeża Kalifornijskiego. Zrobił ponad 2000 fotografii całego wybrzeża w ramach, robił na rzecz California Coastal Record Project, czyli organizacji, która chciała pokazać, w jaki sposób dokonuje się erozja tego wybrzeża. I jednym z fragmentów był dom Barbary Streisand stojący na tymże wybrzeżu. Ona pozwała tego dziennikarza o usunięcie jednego z zdjęć z tych 12 tysięcy, które on zrobił i opublikował. Efekt był taki, że o ile przed tym procesem i przed tym nagłośnieniem 6 osób pobrało tą fotkę, o tyle po nim ponad 420 tysięcy tą fotkę pobrało i zobaczyło dom pani Barbary. I w zasadzie, jeżeli popatrzymy na ostatni, to się zdarzyło parę dni temu z próbą pociągnięcia Jakuba Żulczyka do odpowiedzialności i wytoczeniem przez prokuratora jemu tej sprawy, to jest dokładnie ten sam efekt. Naraz wszystkie media zaczęły o tym pisać, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, czy spowodowało to przywrócenie godności pana prezydenta? Prawdopodobnie niekoniecznie, jakby ten efekt był zupełnie odwrotny do zamierzonego, czyli właśnie do wyciszenia tego typu rzeczy, do ukarania osób i do bazy, to jest również tak zwany efekt mrożący, czyli do tego, żeby inne osoby nie szły tą drogą, nie powielały, że nie krytykowały tych osób, nie zajmowały się daną sprawą, nie zajmowały się daną instytucją. Ja przepraszam, ja mam tutaj, bardzo jest trudno, przez chwilę była trudna sytuacja na czacie, ale na szczęście osoby, które nie mają ochoty jakby merytorycznie uczestniczyć w tym spotkaniu, się wyciszyły, ale jest to bardzo ciekawe zdanie czyjeś, że banowanie jest łamaniem moich praw do wypowiadania się. Ja rozumiem, że to jest merytoryczna wypowiedź dotycząca naszego spotkania i trochę pytanie do Was, czy można na przykład w takiej sytuacji jak tutaj, czy zbanowanie kogoś to jest czynność, która jakoś narusza czyjeś prawa, czy nie? Ale my znowu nie działamy w kontekście praw człowieka tutaj. Ja wiem, tak. Chociaż działa policji władzy pewnej. Dobrego wychowania, ale także... Natomiast mamy coś takiego w prawie, co się nazywa władztwem administracyjnym, proszę Państwa, co generalnie powoduje, że my możemy narzucać pewne reguły postępowania w ramach jakiejś instytucji, czy w ramach jakiejś działalności i właściwie osoby, które wchodzą do tego miejsca, czy się na to zgodzą, czy też domniemuje się, że wyrażają taką zgodę. Ją można oczywiście w jakiś tam sposób bardziej szczegółowy spisać, ona może gdzieś tam być, zasady korzystania z danego miejsca mogą być wywieszone, no, na przykład taka reguła, że na terenie nie można na przykład palić, albo nie można przeklinać, albo na przykład kwestia tego, co można w szkole. Na przykład w większości regulaminów jest napisane, że uczeń musi się ubierać, no to na ogół tak bardzo oględnie jest napisane. Ja mogę w takim razie zapytać o coś takiego, czy my w naszym regulaminie click meetingu powinniśmy zapisać tę regułę, że osoby, które będą, no teraz serio pytam, osoby, które przeszkadzają innym w taki sposób, że zamieszczają różne, no nie wiem, dziwne rzeczy, tak? Te, które tutaj przykłady czasami się zdarzają, bo to nie tylko na tym webinarium. Jak jest dużo uczniów, to zawsze ktoś się znajdzie, kto coś takiego zrobi. Czy i wtedy na zasadzie władztwa administracyjnego administratorka może kogoś zbanować, tak? Tak, myślę, że osoba, która przez chwilę te posty wrzuca, ponieważ była ostrzeżona, to pan
ten składnik może zostać zbanowany, nawet powinien, bo przecież przeszkadza innym osobom po prostu w uczestniczeniu w seminarium. Co więcej, to jest też tak, proszę Państwa, jak mówiła Dagmara, pewne wolności nie są nieograniczone. Tak. Mamy, jeżeli wchodzimy w wolność innych osób, w tym wolność czytania tego czatu i dyskusji na nim, normalnej, rzeczowej dyskusji, no to taka osoba po prostu powinna, jeżeli sama nie chce go opuścić, może być do tego zachęcona środkami administracyjnymi przez administratora. Okej, okay, to ja bardzo apeluję w takim razie, żebyśmy nie musieli administratorki o to prosić. Bardzo proszę, żeby już w tej chwili, no mamy jeszcze parę minut, więc wy macie jeszcze 3 minuty, a potem jeszcze ja 3. Najważniejsze rzeczy. O Boże, no to ja nie wiem, jak w trzy minuty ogarniemy, bo właśnie obiecywaliśmy jeszcze Państwu kwestię praw dziecka, praw nastolatka i chciałam Państwu pokazać jedną rzecz, która, jak się o tym dowiedziałam bardzo, bardzo wiele lat temu, będąc niewiele od Państwa starsza, to byłam naprawdę poruszona i oburzona, że tak jest i właściwie to uczucie cały czas mi towarzyszy, bo to się nic nie zmieniło. Prawa dziecka są szczególnymi prawami, dlatego że proszę zobaczyć, że mamy specjalną konwencję, oddzielną konwencję, oczywiście wszystkie prawa człowieka, te, które są zapisane na przykład w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czy właśnie w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, one także dotyczą dzieci. Znaczy, z tym zastrzeżeniem, o którym mówiliśmy, że na przykład pewne prawa nabywamy z wiekiem, na przykład prawo wyborcze. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, no to społeczność międzynarodowa zrobiła taki specjalny dodatkowy ukłon, tworząc konwencję o prawach dziecka. I tutaj bardziej szczegółowo są wymienione prawa dotyczące specyficznie dzieci. I poza tym, że dziecko ma prawo do imienia, nazwiska i obywatelstwa, są też takie prawa bardzo ważne, związane właśnie z możliwością wypowiadania się, z byciem wysłuchanym, z możliwością posiadania własnych poglądów. I to jakby dodatkowo konwencja podkreśla, że tak, to dotyczy także dzieci. No i teraz zobaczcie Państwo, że my te prawa mamy, państwo te prawa teoretycznie mają jako osoby niepełnoletnie. Polska tę konwencję oczywiście bardzo wiele lat temu podpisała i zobaczcie Państwo, co dziwnego się wydarzyło. Tutaj Polska, podpisując tę konwencję, poczyniła takie bardzo dziwne zastrzeżenia. Różne państwa, tam to nie jest jedyne zastrzeżenie, które się pojawiło, ale tego rodzaju polskie zastrzeżenie jest dosyć wyjątkowe. Mianowicie Polska zapisała, że Rzeczpospolita Polska uważa, że wykonanie przez dziecko jego praw określonych w konwencji, w szczególności praw tych dotyczących wolności słowa, wolności wypowiedzi, poglądów religijnych, dokonuje się z poszanowaniem władzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami dotyczącymi miejsca dziecka w rodzinie i poza rodziną. Jak mówię, niewiele byłam starsza od Państwa, kiedy mnie to bardzo poruszyło. I teraz właściwie chciałam, żebyśmy się przez sekundę zastanowili nad tym, ale właściwie co to znaczy w praktyce? To znaczy, mamy tą konwencję praw dziecka, Państwo mają tą konwencję praw dziecka, ale nie do końca. Szczególnie zobaczcie Państwo taką sytuację. Mamy 12-letniego Staszka, który po powrocie z obozu harcerskiego oświadczył rodzicom, że wielu jego kolegów z drużyny nie je mięsa, bo zabijanie zwierząt jest okrutne. Z tego powodu i on postanowił zostać wegetarianinem. W rodzinie Staszka wszyscy jedzą mięso. No i teraz pytanie jest takie, czy rodzice powinni wziąć pod uwagę zdanie chłopca? Czy powinni respektować jego postanowienia? Gdzie jest prawo do wolności poglądów osoby 12-letniej, a gdzie jest władza rodzicielska? Jak się ma do tego artykułu Konwencji Praw Dziecka, która jednak zapewnia dziecku prawo do właśnie wyrażania swojej opinii, poglądów, a jak się ma do tego to zastrzeżenie, które mówi dobra, ale Polska uważa, że tutaj powinny być respektowane także prawa wychowawcze rodzica. Jakby Państwo... Ale chyba nie mamy na to czasu. Nie mamy. Dobrze, jeszcze to i to będzie już tak. Ja proponuję, zadaj to pytanie, bo to jest strasznie ciekawe i widzę, że tu ludzie się
wypowiadają. Pani Ela pisze o ograniczonej zdolności do czynności prawnych od 13 roku życia, ale właściwie prawo do wolności wypowiedzi, wolności słowa, do swoich poglądów nie jest uzależniona w żaden sposób od zdolności do czynności prawnych. Ono przysługuje też młodszym osobom, ono też przysługuje osobom, które są starsze, ale z różnych powodów są ubezwłasnowolnione bądź częściowo ubezwłasnowolnione i one tracą możliwość, mają mniejszą możliwość uczestniczenia, korzystania ze swoich praw, natomiast to nie jest tak, że są pozbawione praw człowieka. Czyli tutaj jakby popatrzymy sobie na dwa porządki, cały czas pamiętając oczywiście, że dzieci pozostają pod władzą rodzicielską rodziców. Czy mamy jakąś możliwość gdzieś tam wpłynięcia? Pan Kaczyński, a nie, przepraszam, no was w ogóle ta długa ksywa jest, pisze, że 12-latkowie w większości nie myślą o takich sprawach. Ale to dotyczyło na przykład mojego syna, który właśnie mniej więcej miał tyle lat, który po powrocie z obozu harcerskiego stwierdził, że koniec. Z tym, no... I co wy na to? Znaczy generalnie widzę, że państwo uważają, że rodzina powinna negocjować, że rodzice powinni wziąć pod uwagę zdanie dziecka. I rzeczywiście tak jest. To znaczy, biorąc pod uwagę całokształt prawa, pamiętamy, że osoby, które są niepełnoletnie, są pod władzą rodzicielską rodziców i to ostateczne zdanie, w jaki sposób należy do rodziców, ale z drugiej też strony sama konstytucja mówi, że rodzice powinni brać pod uwagę, wychowując dziecko, stopień dojrzałości dziecka. To zresztą jest potem w jakiś sposób powtórzone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W związku z tym na pewno jest tu miejsce do negocjacji, inaczej negocjuje się z osobą 5-letnią, inaczej się negocjuje z osobą 17-letnią i już postawię zupełnie kropkę nad i. Gdyby był taki nierozwiązywalny, totalny konflikt między światopoglądem rodzica i dziecka, no to w porządku prawnym polskim ostatecznie pozostaje sąd rodzinny, który wtedy rozstrzyga w takich sprawach, jeżeli rodzice i dzieci nie są w stanie się porozumieć, a dziecko jest już no, nastolatkiem na pewno, bo już ma prawo do podejmowania wielu decyzji na swój temat, natomiast zostawiam Państwa uwadze też ten, moim zdaniem, dość dziwny zapis, zastrzeżenie, które Rzeczpospolita Polska złożyła do Konwencji o prawach dziecka. To ja na zakończenie w takim razie. Tu Państwo często na czacie się wypowiadali o tym, że prawa są płynne, o tym, że w zasadzie są wydmuszką pewną, choć tego Państwa słowa nie użyli. Natomiast to nie jest tak, że one są płynne albo że... Że są nieokreślone, są bardzo jasno określone. Natomiast to nie jest tak, że są nam dane raz na zawsze, bo mogą nam być odbierane przez władzę, przez... tutaj ktoś też pisał o najeździe innego państwa i wojnie. Stąd o prawa człowieka trzeba walczyć. Tak? W Polsce jesteśmy trochę świadkami i świadkiniami tego procesu. Państwo mogą walczyć na różne sposoby. Tak? Mówiąc o nich, ucząc się o nich, broniąc ich, wychodząc na ulicę, również czasami w ich obronie, głosując, biorąc udział w wyborach. To jest również element walki o swoje prawa i mądrego, i prawa państwa do dokonania mądrego wyboru, za który państwo potem oraz wszyscy inni obywateli i obywatelki poniosą konsekwencje. I na tym zakończymy. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Ja chcę powiedzieć, że macie w słowniczku obywatelskim, który jest też na naszej stronie, wszystkie te pojęcia, już nie będę do tego wracała. Dla mnie to było strasznie ciekawe, najbardziej ciekawe były te wszystkie momenty, kiedy mówiliśmy o tym, że czasami różne rzeczy wchodzą ze sobą w konflikt albo że są niedookreślone, ale też dobrze jest wiedzieć, że prawa człowieka są określone, że czasami są w różny sposób ograniczane, ale nie jest tak, że to jest wszystko jakaś, jak ktoś tam ładnie napisał, intersubiektywna rzeczywistość. No nie, ona jest bardzo obiektywna i wystarczy, żeby jakieś państwo złamało czyjeś prawo, żeby się okazało, że bardzo konkretną sumę, nie wiem, Trybunał w Strasburgu albo inne sądy zasądzą. Bardzo wam dziękuję. Ja mam jeszcze informację z CEO,
tylko nie mogę przesunąć slajdu. Ja ci przesunę, proszę bardzo. Przesunię, bardzo dziękuję. To poprzednie, tak, słuchajcie, bo my, następny, tak. My bardzo dużo się zajmujemy prawami człowieka i w Polsce, w sensie edukacją o prawach człowieka i w Polsce i na świecie. I na przykład jest świetne webinarium w przyszły poniedziałek o 18:00 o jakby prawach człowieka na co dzień. Ono jest głównie dla nauczycieli, więc zachęcamy głównie nauczycieli o tym, jak prowadzić lekcje, jak w szkole traktować osoby, które są z jakiegoś powodu uważane za inne, albo które mają gorzej, które inaczej wyglądają albo są uboższe. I jak to się ma do praw człowieka? I czy to jest taki element, który należy do tego całego, jakby można naruszenia tych praw zgłaszać też do sądów, do Rzecznika Praw Dziecka i tak dalej. Więc bardzo do tego zachęcam. Następny slajd, bardzo proszę. Poza tym robimy bardzo fajną, będzie bardzo fajny na tym webinarium dziewczyna, którą ja zresztą znam, kobieta, Jewgenia Korolcewa, która mieszka w Norwegii i pracuje w Norwegii i ma bardzo dużo doświadczeń dotyczących tego, jak to się robi w norweskich szkołach, gdzie jest mnóstwo dzieci spoza Norwegii i mają dosyć dużo takich doświadczeń dotyczących właśnie włączania dzieci nie tylko właśnie z jakby cudzoziemskich, ale także na przykład z niepełnosprawnościami. No to jest jeden z takich wiodących systemów edukacyjnych, który uważa, że każde dziecko ma prawo do nauki i realizuje je w taki sposób, żeby każde je miało, a nie tylko, żeby to było w konstytucji. Następny slajd, proszę. I druga rzecz, którą chciałabym zapowiedzieć i bardzo zachęcić nauczycieli. Prowadzimy duży międzynarodowy program, gigantyczny, z wieloma krajami. To się nazywa Ponad granicami, rozmawiajmy o migracjach. I to są po prostu trochę pokazanie tego, w jaki sposób nasza historia ludzka, ale też polska i europejska na pewno, to jest historia migracji. I jak to się ma właśnie do praw człowieka i do tego, w jaki sposób się państwa i obywatele powinny traktować i mogą traktować, i jakie są tego ograniczenia, dlaczego tak się boimy tych migrantów. I to są fajne rozmowy o tym. I przepraszam, jeszcze jedno, jeśli można. To poprzednie. Tam są filmy, słuchajcie. I te filmiki to są opowieści ludzi z doświadczeniem migracyjnym. Bardzo wzruszające, ale też bardzo dobry materiał edukacyjny. Czyli nauczyciele, wejdźcie sobie na ten link i korzystajcie z tego, bo dużo lepszym jakby dowodem na to, że można inaczej traktować osoby, które przyjechały do Polski z jakiegoś powodu, albo nawet osoby, które po prostu rodzice ich wyjechali do Wielkiej Brytanii, a potem wrócili i one też się często czują tutaj obco. Jak to robić i jak o tym rozmawiać z uczniami. Także no, zapraszam do materiałów CEOS-kich i strasznie wam dziękuję. Przepraszam za boty. Nie wiem, czy one były uczniowskie, czy one były jakieś inne, ale bardzo wam dziękuję i no trudno, takie jest życie, ale naprawdę mnóstwo merytorycznego materiału nam się udało tutaj omówić i to nie po wierzchu, tylko głęboko. Bardzo dziękuję, zapraszam.